Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry. Jak myślicie, gdzie jedziemy? Na grzyby. Na grzyby. Patrzcie, jaki korek u nas jest. Normalnie wyjechać ze Szragania i wjechać o tej godzinie to... A jeszcze trzeciej nie ma. Tak, to jest masakra. 15 nie ma, no. Zakorkowali nas. Warszawa normalnie. No, Warszawa normalnie. Wskoczył? No jak mam nadzieję, że jak już przyjedziemy, to już takiego korka nie będzie. No nie, koło 6, po 16 już nie powinno być. Tam, jedziemy zobaczyć, słuchajcie, bo jak będą grzybki, to teraz dzisiejsze grzybki pójdą do słoiczków. No. Dzisiejsze grzybki, bo jest mokro, więc jak jest mokro, no to nie opłaca się ich suszyć. Po prostu opłuczę ten i pójdą do słoiczków. Jak będą, nie? A jak będą, no zobaczymy. No. Słuchajcie, jest u nas mokro i ciepło. 6,19, codziennie drożeje. Jest mokro i ciepło u nas. A i odnoszę się do komentarzy, które były u mnie pod holem zakupowym, bo tam mówiłam, że szukam ogórków. Słuchajcie, ja nie będę próbować. Bardzo dziękuję za wszystkie porady, ale nie będę próbować ogórków wysyłać w zgrzewanych, w foliowych torebkach. Dlatego, że słuchajcie, paczka do Hiszpanii to jest dość długa droga. Po drugie, w Hiszpanii musicie wziąć pod uwagę to, że tam jest gorąco. To nie jest tak jak Polska, że już jest chłodno. Tam dalej jest upał. I boję się, że po prostu te ogórki napęcznieją i pękną. A jeżeli nie, to przerzucane w samolocie, to zazwyczaj paczka i tak dociera. Moja siostra nieraz mi pokazuje, po prostu pokiereszowana. A szkoda mi, bo tak, paczkę, wysłanie tam paczki to dość dużo kosztuje, bo ja nie wysyłam kilograma. A po drugie, też no są, zazwyczaj produkty są takie lepsze, które wysyłam do Hiszpanii, więc szkoda by mi było, żeby po prostu tyle pieniędzy się zmarnowało, bo jak się, słuchajcie, jak się ogórki wyleją do Hiszpanii, to oni mają prawo przepakować paczkę. Jak ją przepakują, połowy nie będzie. To połowy już nie będzie. Po prostu zostanie to, co najtańsze, to, co nikt nie chce. Więc po prostu spiszą protokół i napiszą, że resztę się zepsuło i koniec. No. No ale nadawało się do wyrzucenia. Więc ja już to przerabiałam i po prostu, no nie. Jeżeli ogórki, mój mąż zawsze mówi, no w wojsku były ogórki w tym, metalowych puszkach, co nie? No ale takie 5 litrów. Ale to właśnie, po pierwsze to, a po drugie właśnie szukałabym gdzieś ogórków takich właśnie kilowych. To były takie ogórki, tak samo wyglądały jak na filmie Lisa Schindlera. Co ten miał? A, no, w tej puszce. Pianista, co znalazł. No, to takie same były właśnie. No. Więc no, taką właśnie kilową puszkę to bym jeszcze wzięła, bo właśnie jak zauważyliście tam w tych zakupach, to na przykład ja będę wysyłać mojej na przykład siostrze te konserwy, te ham. Bo ona tam ich dostać nie może, po prostu nie ma. Zawsze jej wysyłam tych grzybów suszonych, bo tam też nie mają. A jeżeli są oczywiście sklepy, bo mówi mi, słuchajcie, że tam są sklepy nie polskie, tylko te rosyjskie, tak? Rosyjskie sklepy. No i u nich coś tam można jeszcze podobnego do polskiego też kupić, mówi, na przykład grześki czy coś takiego. Ale na przykład grzyby suszone są bardzo drogie, kabanosy są bardzo drogie. Mówi, ona mówi, tamto płaciłaby czterokrotność paczki kabanosów niż tu. Więc ja zawsze jeszcze jej właśnie kabanosy jeszcze jej wsadzę, bo kabanosy mogą być, no i suszone te grzybki wsadzam jej. No, wegetę. Właśnie ona... No. Karek czy wegetę? Nie, ona jakąś taką inną, delikat. A, delikat. Ona używa delikat i to jej bardzo smakuje. Później tą... winiar, jak to się nazywa? Nie. A, kurde, Magi. Magi, jak znajdę w tym, w plastikowej butelce, to jej wtedy też wysyłam. Ale lastną. Te krówki. No, krówki. Michałki. No, takie typowo polskie rzeczy. Także to jej wsadzam zazwyczaj właśnie do paczki. Ale nic szklanego nie wsadzam.
Tak jest. Bo wiem, że to po prostu, no, no szkoda po prostu, bo zapłacę ze 200 zł za wysłanie paczki do Hiszpanii, bo ona zazwyczaj jest ciężka, ta paczka. Do tego ją zawsze ubezpieczam jeszcze, ale jeżeli ona się rozpadnie, czy jeżeli coś się wyleje śmierdzącego, to oni i tak ją rozpakują wtedy. Wtedy wszystko jedno, czy ona jest ubezpieczona, czy nie. Uznają to za źle opakowane produktu, czy jakoś tak. Dwa wiaderka grzybów miał. Tak? No. Widzisz, ja nie patrzę. Ciekawe, ja patrzę, skąd on jechał. No nie wiem, no bo my pojedziemy tam, gdzie zobaczymy, my jeździmy. No. Ja zawsze mówię, że ja się nie napalam. To, co będzie, to no, będzie. Ciśnienia nie ma. Tak, nie ma takiego ciśnienia, żeby... Jeszcze będą opieńki. Opieńki też bardzo lubimy. No, mi. Chrypki dostałem. Patrz, jak tutaj nie było tego. No, wszędzie tną las, zobacz. No, wszędzie tną. Słuchajcie, my mieszkamy w Lubuskim. Tak jak tak teraz... Tak tną. Tak jak teraz tną las, to wy sobie nawet nie zdajecie tego sprawy. My mieszkamy na lesie. Tu są lasy i poligony, tak. Gdzie nie wyjadziemy z żagania, to jest wszędzie las. Ale słuchajcie, tak jak teraz tną lasy, tyle ile u nas tych ciężarowych samochodów my mijamy, gdzie wywożą las normalnie z lasów, to tak piękne drzewa, że aż... No widziałaś, jakie tu z prawej strony, cały czas było cięte. Aż normalnie serce boli. Patrz, tu ktoś zbiera przy drodze. Fajne, bo cięższe, złowiem, nie? Tak, nie, no my przy takich drogach to my nie zbieramy. Złowiem. Szkoda, no szkoda nam tych lasów naszych. Jak się wejdzie do lasu, Boże, no to jest powietrze. Tak, nie? No, no właśnie mówię, to aż chce się oddychać. U nas przemysłu nie ma. Także cóż. Widzimy się w lesie, widzimy, kochani. Widzimy się w lesie. Witajcie w lesie. I mamy... A tu na pewno rydzę? Na pewno rydzę. Pierwsze rydze. Witajcie, kochani. Nie wchodzimy jeszcze do lasu. Idziemy dróżką. Następny. Dopiero tam dalej wejdziemy. I następny. Młodziutkie. A jak się nie mylę, to Ela zobowiązała się, że będzie coś do herbatki z prądem będzie jedzonko. Zagrycha będzie. Tak, będzie zagrycha. Jak się nie mylę, to Ela. Ale jeżeli pomyliłam imię, to przepraszam, ale mi się zdaje, że Ela. W lesie mokro. Także zagrycha będzie. A to co to tam? Podobne do kurek. Mokro, jest bardzo mokro. Kałuże stoją. Właśnie fajnie. A tam wcześniej była, rosła sobie kozia broda, ale no, to weźmiemy jak będziemy wracać. I słuchajcie, coś jeszcze miałam wam mówić. Jest mokro i jest ciepło. No, zero wiatru. Nawet listek się nie porusza. No, fajnie. Jesteśmy w tym lesie, co ostatnio żeśmy zbierali same maślaki. Także zobaczymy, co będzie teraz. I dzisiaj mamy czwartek. Tak. Bo podejrzewam, że sobota, niedziela, to tutaj... O, to tu będzie ludzi. To tu będzie ludzi tyle, że nie ma co... Co jechać po prostu wtedy. Brzoko. Siniaczki. Ale ładne. Taka siniaczka? O, patrz, jeden. Patrzcie, jaki gruby. Jaki grubas. Piękny. I tu drugi. No piękny. Tak, ja mówię... Do słoiczków. Do słoiczków. Do słoiczków idealny grzybek. Tak, później kieliszeczek. Czekaj, Majcia. Pod grzybek. No, panie. No. Ale robaczywy. No, pod grzybki wtedy wczoraj czy przedwczoraj też były, nie? Takie robaczywki. Słuchajcie, robaczywe. Ale tutaj wtedy żeśmy podgrzybków mało znaleźli. Prawie wcale. Mhm. I siniaczków też nie było. I podgrzybek sobie rośnie, o.
A i jeszcze chciałabym pozdrowić jedną panią, tylko patrz, zapomniałam imienia. Napisała, że leży, chyba jak się nie mylę, z sepsą. Że jest chora. Także bardzo pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia, droga pani, naprawdę. Żeby jak najszybciej pani wróciła do zdrowia. Słuchajcie, trzymamy za panią kciuki wszyscy. No. Bo choroba to najgorzej, co może się trafić człowiekowi. No, ktoś tu prawdziwka kroi. Tak? No. No, są maślaki. A maślaki. Ale ja zobaczę, może jutro będziemy wracać, to je zbiorę. Może parę pozbieramy. Do słoiczka się dorzuci. Pełno malutkich muchomorków. Tak, a wtedy nie było. Nie było. O, jest prawdziwek. Jest? Jest. A, faktycznie, patrzcie przy drodze. Patrzcie. Jaki piękny. Wykręcamy. Patrzcie. Piękny. Dobry znak. Tak mówisz? No. Tylko jedną ręką obierać. Ale prawdziweczek już jest. To musisz patrzeć po tamtej stronie. Ja patrzę, patrzę. O, pod grzybek. No. Dwie. To tutaj będzie. To malutkie. Malutkie podgrzybeczki, nie? Tak, te akurat są malutkie, fajne. Takie typowo do słoiczka. Prawdziwki i zdrowe. Też małe. Jest następny prawdziwek. A nie, to maślaczek. Ale taki ładny, że muszę go wziąć. Patrz, ile tutaj mam tych. Maja, chodź tu. Maja. Wiem, że któraś z was napisała, że Maja to jest dla nas, że jest nam ciężko. Bardzo ciężko nam jest z Mają. W lesie ona po prostu jest inny pies. Ona ma tak dużo siły. A my psa w lesie nie puszczamy. Nie, a ja psa w lesie bez smyczy nie puszczę. Bo ona jest głucha. Tak jak mówiłam, ona jest głucha, ona pójdzie i ona już nie wróci. Tak, a tym bardziej, że potrafią odstrzelić psa, jak nie jest. Tak, potrafią odstrzelić psa i poczytajcie sobie, jeżeli ktoś nie wierzy, w Lubuskim jest bardzo dużo wilków. No i wilków jest u nas multum. Naprawdę, jest bardzo dużo. Potrafią podejść do gospodarstwa i psa zabić na podwórku, upolować. No wyciągają, no. Więc nie puszczę Mai, bo ona, wiecie co zrobi, jak zobaczy wilka? Poleci do niego. Ona za nim pójdzie. Przecież kiedyś... A, ty ile mam grzybków. Podgrzybków, nie? Normalnie szok. Przecież kiedyś na Odrze były trzy psy, to poleciała do nich. Tak, no. Tylko, poleciała... że stanęła w połowie i zawróciła. Całe szczęście. No, poleciała do takich trzech jakby dzikich psów. I słuchajcie, na Odrze i mało ją by, jakby nie zawróciła, by ją zagryzły. I ja już od tamtej pory po prostu trudno, męczę się z nią, bo ona ciąga, bo ona by chciała pobiegać. Ale jeżeli ją puszczę, to mogę już jej nigdy więcej nie zobaczyć. Tym bardziej, że ona jest głucha. No, i szczerbata. Głucha, szczerbata. To jak ona cię będzie szczypać? Tak, jedynie co, to ona tylko jej węgielek jej chodzi. No. Jedynie nosek ma sprawny. No. Nic się przed nim nie ukryje, nie? No. Przed węgielkiem ma i nie. Żadna kiełbaska się nie ukryje. O, jakie podgrzybeczki. Jeden. Drugi. Żadna kiełbaska się jej nie ukryje. Żadne słodkie ciasto się przed nią nie ukryje.
Ale ładne. Ładne, malutkie podgrzybki są. No, a tu nie było. A nie było, no. A kiedy my byliśmy? Tydzień temu? No, parę dni. Piękne lasy, nie? Wielkie. A jakie powietrze fajne. No, powietrze też. Tu, Maja, tu. Ty po angielsku do Mai mówisz? Tu, tak? Dwa. O, jakie ładne, malutkie, ale trzeba tak patrzeć. Wiesz? No, widzę. Gdzieś tu jest jeszcze? A, tu jest. Maja! Nie ciągnij. No ma taką siłę, że... Tu masz jeszcze. O, no mówię, no tutaj chodzę, ale... Z konikiem na biegunach. O, no. Są ludzie, co puszczają psy, no ale ja bym... Kiedyś żeśmy ją jeszcze puszczali, ale ona nie była głucha. O, patrz, tu... Normalnie szokuje. No z tamtej strony nie było nic. Nie. Kompletnie nic. Zobaczcie, jakie maślaczki rosną na drodze. Będziemy wracać, to może parę weźmiemy. Patrzcie. I żeby... Nie jesteśmy wcale rano, bo my nigdy rano po lesie nie chodzimy. Słuchajcie, z Mają to jest fajnie, jak już wracamy z grzybów. Tak. Bo ona jest zmęczona i ona wtedy już tak nie ciągnie. Nie ma siły i nie ciągnie. Tak, ale jak się tylko wejdzie, to przez pierwsze te pół godziny to ona mnie tak wymęczy. Naprawdę fajne, malutkie grzybki. Fakt, że trzeba ich więcej zebrać, bo one są malutkie. Ale do słoiczków... Tu jaki rośnie sobie na środku drogi. To, co sobie zaplanowałam, słoiczki dzisiaj. Mieliśmy gdzie indziej pojechać, jest ale... Jest prawdziwek. Jest? No. I mieliśmy... patrzcie, gdzie jest droga. No. A tu jest on. Ale stanęło jednak, że jedziemy w to miejsce, gdzie były maślaki, bo jeżeli były maślaki, a popadało, no to tu zawsze podgrzybki i prawdziwki patrzcie, były. Patrzcie, jaki ładny. No. I chyba te prawdziwki też pójdą, wiesz, do słoiczka. Chodź, chodź, chodź. I co? Można nazbierać na drodze prawdziwków? Będziemy wracać, to może ja, Becia wejdzie sobie głębiej, jak będzie chciała. Ja wezmę naszą Fruzię. Po drugie, z nią też nie wszędzie wejdziesz, co nie? No. Słuchajcie, bo to nie jest tak, bo przecież nie mogę iść po wielkich krzakach czy coś, bo ona na tych swoich krótkich łapkach... No i jeszcze w tych gałęziach, w tych małych drzewkach, to kurwa. No. To już ją nie weźmie, nie biorę. Nie ciągam ją. No chyba parę słoiczków będziesz miała. No mi się też tak zdaje. My dopiero co żeśmy weszli. Grzybek. Tak, bo tu nie było grzybów, tam dalej dopiero. No. Pod grzybeczek sobie rośnie. A tu widzę podgrzybki. Tak? Nie. Zobaczymy. Ślepa jestem. Chodź, chodź, Fruzia, chodź. O. Widzicie? Jaki prawdziweczek? Patrzcie, jaki ładniutki. Widzicie z daleka? Jaki? Dziurkę zasypujemy.
Patrzcie. Patrzcie, gdzie się ukrył. Na środku drogi. Na środku drogi. Patrzcie, taki bąbelek. Patrzcie, widzowie, jakie podgrzybki. Jak prawdziwki. Patrzcie. W jednym miejscu za 40. Jest prawdziweczek. Tak? No. Wykręcamy. Dziurkę zasypujemy. Widzicie, jak ładny? No. I jest następny. Piękny. Wykręcamy. A w lesie już ciemno. A w lesie już się robi ciemno. Patrzcie, jaki ładny, czerwoniutki. Jaki łepek. No, będziemy wracać. Powiem wam tak. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Następny prawdziwek. Becia, ile masz prawdziwków? Całą kupę. To znaczy? No, całą kupę. Wiecie co? Wy wracacie, ale Artek to nie wiem, czy wraca. Patrzcie, jaki bomberyłek. Ja jego zostawiam w lesie. Przyjadę do niego po niego rano. Bo on mnie denerwuje. Ja nie znalazłam ani jednego prawdziwka. A ja może z 15 tylko. Ja nie mam okularów. No i bez okularów. Ja mam chyba jakieś zaczarowane. Same kropki na tych prawdziwkach, ja nie wiem. Ja ci na śniadanko je zrobię. Także idziemy dalej. Już wracamy. Tak, za 10 minut. Zbiórka w samochodzie, przy samochodzie o 17. Sprawdzimy obecność. Chyba faktycznie będę musiał wrócić pieszo. Patrzcie. Jaki ten. Widzicie? Becia, przecież to i tak dla ciebie. Ja nic nie znam. Nic się nie odzywam, słuchajcie. A ja idę ścieżką. Tylko, że w lesie. Fuj. Normalnie nic. Żadnego prawdziwka nie znalazłam. Jak nigdy. O, jak mi przykro. Trochę jemu przykro, he? A Sistak siedział i zawijał je w sreberka. No i stało się. Słuchajcie! Chociaż jeden. Ale. No wyczuć go. Oj, szczypawka. Gdzie ty idziesz? Piękny. Młodziutki. I ty tutaj blisko już samochodu. Na odchodne. Na odchodne. Becia mówi, że mnie teraz już zabierze. Tak. Ma jednego ładnego. Prawdziweczka. Tak. Dobra. Dziurka zamknięta. Piękny. Pokaż. Piękny. A, jaka noga. Dobra. Dobra. Będę jechał samochodem. Słuchajcie, Becia znalazła. Mam i ja. Becia, chcesz? Czy nie chcesz? Co też znalazłeś? Słuchajcie, prawie przy samym samochodzie. No, a my chodzimy gdzieś po szuwarach. Piękny. Chodźcie. Wyrwij chłopca.
i pokaż. Normalnie szok. Ojej, konia. O, ale chłopiec jest. Podgryziony. Coś go obgryzła. Tak. Chłopczyk był podgryziony przez coś. Ślimaki. Nie. Zadziobałem teraz, nie? Tak, zadziobałeś. A nie? Jeszcze pod samochodem nie znajdziemy jednego. Co nie? Dobra, zbierać się na zbiórkę. Obecność sprawdzona. Wszyscy tak. Są. Patrzcie nasze grzybeczki. Mam nadzieję, że nazbieraliście tyle samo. No, bo po drodze będę wysadzał. To nie nazbieram. No, także cóż. Jedziemy do domu. Jedziemy do domu wsiadać, drzwi zamykać. Żegnamy się, zrobimy jeszcze parę zdjęć prawdziwków. W domu. W domu. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.